Kucheneczka w pomarańczowym gazie. Zmień mi to szybciucha, jak nie to cię oparzę. Wiesz o tym, baby? Chciałam wam dzisiaj pokazać, jak nas czuje tną na gazie. Zobacz to. Widzi ta? Jaki gaz? No i nie patrz na to, że czajnik jest ujebany, bo ja o gazie mówię. No, widziałaś jaki pomarańczowy gaz? Rozcieńczają, to gaz powinien być elegancki, niebieściutki, a tutaj jakiś pomarańczy. Na wszystkim po prostu żrą, na wszystkim. Gaz jest drogi, ty płacisz i tak ci dadzą takie... U, coś mi tu gorące, żeby mnie się włosy nie zajęli. I tak się, słuchajcie, rozcieńczają, wszystko robią, żebyś po prostu oni jak najmniej zużyli, a ty żebyś jak najwięcej zapłacił. No po prostu na każdym rogu, na każdym boczku nas rżną po prostu, żeby to jeszcze rżnięcie takie było, że by człowiek poczuł tak inaczej, nie? Ale tak powiem wam szczerze, tak z perspektywy czasu, nie? To ten gaz właśnie, mogłabym porównać do faceta, nie? Na początku ci dużo obiecuje, że ma dużo, że ma tu dużo, że ma w portfelu dużo, że ma w porcie dużo, że ma wszędzie dużo po prostu, ile on to nie ma, a okazuje się, że kurwa chuja ma. No ma, ale nie takiego jak obiecywał, takiego wiecie. Ja pierdzielę, no to właśnie takie zajebiste porównanko, nie? Znaczy się, ja wiecie, ja nie mówię tego swoim mężu, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał, bo przecież wiadomo, że mój mąż to ma tyle po prostu, że ja pierdzielę. Wiecie, on mnie czasami ogląda, więc ja nie mogę za bardzo tak gadać. Chyba idzie, słuchajcie, chyba idzie, jaki wielki, on to ma sprzętów takich, że ogromne. Wiecie, ja ogólnie mówię o facetach, że oni nam obiecują po prostu gruszki na sośnie czy na wierzbie i liście na sałacie. Nie znam się na tych słówkach, na tych powiedzonkach, ale coś takiego, nie? Obiecują nam, kurwa, złoty raj, a wychodzi nam gówniany gaj. Coś takiego. No i to ten gaz właśnie taki. Miał być niebieski, w pyte się płaci hajsu, a jest jakiś pomarańczowy. A to nie lato. No zobacz to. No tną nas jak mogą. Włosy se przyjaram. Głośniki, słuchaweczki, idę zaraz ćwiczyć, no. Bo to normalnie w chuja tną, to trzeba rozbiegać, rozgonić, po prostu trzeba polatać troszeczkę, bo normalnie jak człowiek na takie coś patrzy, na ten ujebany czajniczek, jak leci na pomarańczce, to po prostu jest dramaturgia. A wy sobie zwróćcie na to uwagę, a żeby było lepiej, słuchajcie, żeby nie było, że ja jestem psita. Ja zadzwoniłam do gazowni, powiedziałam im, że mają mi zmienić gaz, słuchajcie, powiedziałam, że mam pomarańczowy i ja za to płacę tyle sałaty, że oni mają mi to zmienić. I normalnie się wykłóciłam, tak darłam papę, że normalnie, ja nie wiem, co ten facet sobie nie pomyślał, ale powiedziałam, że mają mi włączyć. Normalnie niebieski gaz, a nie jakieś gówno tanie. Powiedziałam, że ja za to płacę. Kolosalne pieniądze. Zarobione ciężko pieniądze. A oni będą mi tutaj taki kurwa kit wciskać? Takie kity to oni sobie mogli wciskać w 95, a nie teraz mi. Nie mi, kuźwa madafaka. I słuchajcie, i 2 dni był niebieski, więc jednak to się da zrobić. I teraz znowu pomarańczowy. I mnie prowokuje, normalnie prowokuje mnie do tego, żebym znowu zadzwoniła i zrobiła taką awanturę, że po prostu się postarają tam wszyscy na miejscu w tej pracy. No, ja pierwszy raz patrzę na tą pomarańczę. Nie lubię w ogóle pomarańczy, bo wiecie, mi się pomarańcza kojarzy z pomarańczową skórą na moich udach. A generalnie lubię opierdzielić, nie? A najlepszy kolos z gazowni. On do mnie mówi, wie pani, bo my tam różne prace robimy i w ogóle to się zmienia. Ja mówię, żeby cię zaraz coś nie zmienił na tym stanowisku, koluniu. Ty mnie tutaj nie zmień w chuja, bo ja nie byłam w gumie robiona. Ja byłam normalnie, legalnie, stara spad z matką i tak się skończyło, ale mnie tutaj nic nie ten będzie na... Ja mam pomarańczowe płytki i mam pomarańczowy gaz. I to mnie w ogóle boli, że nas wszędzie okradają, nas po prostu nas okradają. Ja kogoś okradam? Ja legalnie pracuję, płacę tyle pieniędzy za gaz, oni będą mi gaz teraz zabierać, takie cwaniaki. Kuźwa madafaka. No to co, kochani, miłego dnia wam życzę. Zobaczcie, jakiego wy macie gaza. Ja gazy mam, ale to wiecie, bardziej pod wieczór, jak się za dużo tam na wpieprza. Wszystkiego dobrego, kochani. Wszystkiego dobrego, no. Pa! I buzia, pa!